Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy kalendarz adwentowy z Maka. Jest to prawdopodobnie zeszłoroczny kalendarz. Tegoroczny oglądałam, nie podobał mi się, więc stwierdziłam, że kupię zeszłoroczny i udało mi się go dostać w bardzo atrakcyjnej cenie, więc jestem z niego zadowolona. Wygląda przepięknie. Otwórzmy go. Gdzie pierwszy otwiera coś takiego, taką kostkę można zrobić. I później otwiera się w ten sposób. I okienka są prześliczne. Bardzo, bardzo ładne, czytelne, świetne naprawdę okienka. Więc od razu przejdźmy do otwierania. Może jeszcze go trochę przysunę. O, myślę, że jest git. Więc od razu przechodzimy do otwierania i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście o moich mediach społecznościowych. TikTok, Instagram i oczywiście Vinted, bo na pewno będzie pusty kalendarz na sprzedaż u mnie na Vinted, jeśli jesteście zainteresowani takim kalendarzem. Ja bym sobie go z chęcią zostawiła, ale no niestety nie mam gdzie go postawić i w sumie nie będę miała co do niego wkładać, no bo ja nikomu nie robię za bardzo kalendarzy, więc może komuś przyda się bardziej. Więc otwieramy od razu pierwsze okienko. Tutaj mamy jedyneczkę. Fajne okienka, twarde. Mamy zawiniątko w okienku i otwieramy, co my tu mamy. Mamy tutaj olejek pod makijaż, primer. Zaraz sobie zobaczymy, czy on jest rzeczywiście taki tłusty, czy jest taki wodnisty. Sobie troszkę skapnę. Jak widać, powiem Wam, że on jest dosyć wodnisty, dosyć taki, ale też jest tłusty, bardzo ładnie pachnie, tak troszkę, nie wiem, czuję grejpfrut tutaj i powiem Wam, że jeśli bym miała nakładać ten olejek na noc, to spoko, ale pod makijaż myślę, że ten makijaż mógłby mi się po prostu spłynąć z mojej twarzy. Jest tutaj 14 ml, więc wcale nie jest taki mały, bo takiego olejku dużo nie trzeba. Spoko, pierwsze okienko, mi się podoba. Przechodzimy do dwójeczki, jeśli ją znajdziemy. Nie widzę dwójki. O, widzę, dobra, jest. Też duża. Kolejne zawiniątko. I mamy tutaj krem rozświetlający. Jest tutaj, nie wiem ile, 15 ml z przodu było. Ślepa jestem. I może sobie sprawdzimy. Zobaczmy, jak to wygląda. No, powiem Wam, że ładnie. Ładnie rozświetla, delikatnie. Taką różową poświatę. Pachnie również ładnie. Dobra, drugie okienko. Też na plus. Nie wiem, czy powiedziałam, ale udało mi się go dostać w fajnej cenie. Zapłaciłam za niego około 380 zł. Z tego co wiem, to tegoroczny był około 1300 na początku. Nie wiem, jak na promocjach. Trójeczka. Fajne takie trójkątne te pudełeczka. I co mamy w trójeczce? I w trójeczce mamy cień. Proszę bardzo, taki oto cień, taki ciemny brąz, już otwieram, już pokazuję, proszę bardzo, jest to taka ciemna czekolada bym powiedziała, fajnie, nazywa się Burs Barnstein, tutaj macie nazwę, jakby ktoś był zainteresowany i lecimy dalej, fajne na razie trzy kosmetyki. Ja jestem zadowolona. Czwóreczka jest tutaj, różowiutka. Jeśli się nie pomyliłam, tak, chyba jeszcze się nie pomyliłam. Ciężkie. I co my tu mamy? I w kolejnym okienku mamy tutaj taki produkt. Jest to Pro Longwear Paint Pot. W kolorze ładnym. Ja już palucha tu wsadziłam. Bo ja byłam ciekawa, jak to wygląda. Jest to taki brąz mieniący się w taką brokatową zieleń z niebieskim. Ogólnie jak wyciągałam ten produkt, to myślałam, że to jest kamień. Bo tak w tej folii to tak było właśnie jak kamień. Fajny produkt. Jedziemy dalej. 4 była, teraz 5. 5 mamy tutaj na środku. Nie chcę wyjść. Co my tu mamy? No, w kształcie kolejnego cienia, oczywiście, jest to cień. W kolejnym okienku mamy, oczywiście musiał spaść, w kolejnym okienku mamy Studio Finish Concealer i tutaj już pomacałam, bo jest w kolorze dosyć nie moim. Spójrzcie. Dosyć ciemny, nawet bardzo ciemny bym powiedziała. Ciemny, ale ciepły. No nie jest to mój kolor. Jedziemy dalej. Lecimy do 6, czyli do Mikołajek. Mikołajki. Gdzie my mamy 6? 7 widzę. Bum, bum, bum. Mamy ją z tej strony. Coś małego i kwadratowego. O, chyba szmineczka? Nie. Mamy tutaj kolejną bazę Natural Radiance Base i jest tutaj 6 ml, taka mała próbeczka, trochę mała pojemność, jak na Mikołajki. Lecimy dalej, 7 jest tu przy mnie. Odbijamy zawiniątko i czuję, że to jest jakiś cień na pewno. Tak, mamy kolejny cień. Tym razem bardzo ładny kolor, różowy. Taki róż z brązem, bym powiedziała. I ze złotem, złotą drobiną. Bardzo ładny. I jest to kolor Expensive Pink. Dobra, lecimy do 8. Duże okienko. Zabezpieczający jakieś coś, kulki w 8. I oprócz tego mamy jakiś długi produkt. I mamy tutaj pomadeczkę. Proszę, jaka ładna. Mamy tutaj pomadeczkę Power Kiss Liquid Lip Color w bardzo ładnym nude odcieniu. Mamy tutaj nazwę Mull It's Over. Zaraz sobie sprawdzimy kolorek. Matowa, fajna, bardzo fajna, spoko, fajny produkt, pełnowymiarowy, myślę, że kolor też jest super, jest to taki nude, trochę różowy. To była 8, lecimy do 9, 9 mamy tutaj i w 9 mamy lip gloss. Mamy zwykły, przezroczysty błyszczyk. No akurat mogli coś dać fajniejszego. Myślę, że taki zwykły błyszczyk można z każdej marki sobie kupić. 10. Gdzie jest 10? Nie widzę. Dalej nie widzę. O, widzę. Jest 10, duża. Duże okienko. Mała zawartość. Co my tu mamy? W 10 znaleźliśmy róż i duży produkt, chociaż Wam powiem, że wydaje mi się, że jest kolor taki sobie, taki bardziej rozświetlający róż, bo widzę, że tutaj jest taka złota drobinka w nim. Delikatny bardzo kolorek, ale spoko, do jasnej cery myślę, że jak najbardziej. Duże opakowanie, Warm Soul, macie nazwę, jeśli by się komuś spodobał. Lecimy dalej do 11, której oczywiście widzę, dobra, jest 11. I w 11 mamy kolejny cień, jest to taki kolorek, powiedziałabym, że brąz z odrobinką czerwieni bądź pomarańczy i jest to matowy cień do powiek. 12, czyli połowa naszego kalendarza. Jak na razie fajnie kalendarz. No kilka bym powiedziała, że produktów jest takich mniej satysfakcjonujących, ale jeśli ten kalendarz rzeczywiście by był za te 400 zł, to myślę, że ludzie by byli ogromnie zadowoleni. Ale że on w zeszłym roku był też około 1200 zł, no to jak ktoś zobaczył taki błyszczyk, to mógł być nieźle wkurzony. 12. I tu już musi być szminka, czuję już to. Tak, i mamy tutaj mini wersję, bo nie jest to pełnowymiarowy produkt, bo ja tam gdzieś mam pełnowymiarowy, mogę wam pokazać, czym się różni. Jest to kolor Chill. Zobaczcie, tutaj mam pełnowymiarowy produkt, więc jest dużo mniejszy ten. I zobaczmy, jaki to jest kolorek. Wygląda ten kolorek o tak, nie będę tutaj malować, bo ze mną nie zostanie, bo jest bardziej jakby czerwony niż nudziakowy, więc to nie jest mój kolor. Ale spoko. Czekajcie, widzę dwie dwunastki. Są dwa okienka 12. Takiego okienka nie ma, 24 jest. Tu jest 12 i tu jest 12. I otworzyłam tą. Wiecie, co zauważyłam przed chwilą? Zauważyłam, że są dwie dwunastki. Dopiero się teraz skapnęłam. Jacek mówi, że nie ma 15. Widzę, tak, raz, jest 8, 4, 7. 17, 24, 20, 5, 11, 11, 1, 13. No rzeczywiście nie ma 15. Kurczę, dziwne, nie? Jestem ciekawa, czy mi się tylko tak trafiło, czy tak było w zeszłym roku. No dobra, była 12, lecimy do 13. Ale miałam mindfucka, że otworzyłam 12 i znowu jest 12. Duże okienko. I mamy fikser. Fikser dobry do wszystkiego i na wszystko. Więc fajnie. Jest tutaj 13 ml. Spoko, na pewno zużyję. 14. Mamy. Niektóre te okienka tak ciężej wchodzą, bo nie wyrobione. I w 14 znowu mamy szmineczkę. Znowu mamy szmineczkę w 14, więc może otworzyłam nie tą 15, którą trzeba, 12. Teraz mamy kolor Ruby Woo. Już patrzymy, jest to klasyczna czerwień, taka krwista. Też nie maluję, bo też na pewno ze mną nie zostanie. Bo ja w czerwonym się totalnie nie czuję. Ja tu mówię, wyglądam jak moja mama, jak się na czerwono pomaluje, więc nie czuję się totalnie, nie jest mój kolor. Lecimy dalej, tak, może jednak, tak, 14. Czyli teraz 15, czyli okienko, którego nie ma, czyli otworzymy drugą 12. I tutaj coś dużego. Ciekawa jestem, czy to była tylko u mnie pomyłka, czy wszystkie kalendarze zostały tak... Uuuu, panie! No przecież to jest piękne. Patrzcie, to, nie? Się pierw musiałam podjarać. Zobaczcie, jak ten cień pięknie wygląda. Piękny, złoty, świąteczny cień do oczu. Tutaj macie nazwę. Patrzcie, no przecież on jest cudowny. Nie wiem, czy tu zoom dobrze łapie, bo mi ta łapa się lata, jak ja nie wiem, jakbym miała jakąś... Nie wiem co. Przecież to jest cudowne, tak, przecież szkoda się tym malować, tak to ładnie wygląda. Naprawdę to, jeśli to była 15, no to nie wiem co będzie w 24. To tam w ogóle kosmos wyleci chyba z tego okienka. 16. Mam nadzieję, że ja otworzyłam dobre okienko 15, że tutaj gdzieś mi nie wyskoczy 15. 16, już powoli zbliżamy się do końca, a takie kalendarze mogłabym otwierać cały czas. Piękne, ładnie zapakowane, no po prostu fantastyczne. I tutaj znaleźliśmy tusz do rzęs. Piękne opakowanie. Tutaj macie, mam nadzieję, że będzie widać nazwę. Piękne opakowanie, szczoteczka. Taka gruba silikonowa. Ja rzęs nie maluję, więc też na pewno on ze mną nie zostanie. 17. Mam tutaj tonę tych papierków na podłodze. 17 mamy tutaj. I w 17 mamy kolejny cień. Naturalny, trochę chłodny cień. Taki bazowy, chłodniejszy. Bardzo ładny. Tutaj macie 17, lecimy do 18. 18 mamy z tej strony. I mamy tutaj dużą wersję pomadki. Myślałam, że same maluszki będą, ale jest duża. Tutaj macie nazwę. I teraz kolorek. Tutaj już mamy ładniejszego nudziaka. To teraz lecimy do 19. Musiałam trochę kopyta rozprostować, bo siedzę tutaj skulona i już nogi mi zdrętwiały. Ale nie widzę 19. Dobra, doszliśmy do tutaj porozumienia i zauważyliśmy, że tak, tutaj jest 8 i tutaj jest 8. Czyli już mamy dwa numery jakby takie same. Tu jest 8 i tu jest 8 i tu jest 12 i tu jest 12. Ale zobaczyliśmy sobie na innym kalendarzu w internecie i tutaj miała być ta 8, a tutaj miała być 19, tak? Czy co? Co my teraz otwieramy? 19. Tutaj miała być 15, tutaj miała być 12, czyli niby otworzyliśmy w tej samej kolejności, bo i tak otwierałam. Czyli teraz tą 8 otwieramy, która miała być 19. Boże, jakie to jest skomplikowane. Nie wiem, czy to tak u wszystkich było w kalendarzu, czy po prostu nam się tak trafił. Masakra. Dobra, ale ważne, że są kosmetyki. Ogólnie mamy drugą tą samą pomadkę, nie? W 19 jest to samo, co było w 12. Druga ta sama. Nie wiem, o co chodzi z tym kalendarzem. Okej. W ogóle bez komentarza. To było 19, teraz 20. Już zbliżamy się do końca. 20. Czuję już kształt taki sam. Mam nadzieję, że to nie będzie trzecia taka sama pomadka. Bo normalnie tutaj padnę. Nie, mamy tutaj taki stick. Jest to primer pod pomadkę, taki biały, więc słaby kosmetyk. Używasz pomadki, to raczej nie używasz prime lip, no ale zobaczymy, przetestuję, może on coś daje. 21, zbliżamy się do końca wielkimi krokami. 21, czy znowu nie mam jakiegoś okienka? Jest. 21, czuję, że to będzie chyba mini pomadka, bo już czuję takie mini coś. Tak, jest to Velvet Teddy, czyli przed chwilą Wam pokazywałam taką dużą pomadkę i to jest właśnie taki typowy nudziak, bardzo ładny. Ja tej dużej pomadki używam, spodobał mi się kolor, czuję się w nim rewelacyjnie, więc super mieć też taką małą. 22, widziałam przed chwilą, ale już zgubiłam. 24 widzę. Od 9. A, dobra. Mamy. I mamy tutaj chyba jakiś cień. Czuję opakowanie takie cieniowe. Tak, jest to cień matowy w kolorze fioletowym. Tutaj może kamera trochę przekłamuje, bo to jest taki jaśniutki. Jaśniutki, ciemniutki, średni fiolet, tak bym powiedziała. I jest to nazwa It's Vintage. Dobra, i tutaj mamy dwa ostatnie okienka, 23 i 24. I lecimy do 23. Co nam dadzą dzień przed świętami? Przed świętami mamy pigment, bardzo ładny kolor. Mamy pigment w kolorze tan. Bardzo fajny, super produkt. I ostatnie okienko 24 jest tutaj, więc sprawdźmy, co dostaniemy na święta. I mamy tutaj lip gloss na święta, trochę słabo, wolałabym dostać na przykład ten róż na święta. Mamy tutaj lip gloss Sprite. Taki nudziakowy, zimny kolor. Trochę tych kosmetyków jest, nie powiem, że nie. Zaraz Wam je tutaj pokażę. A więc tak prezentuje się całość. Mamy powtórkę tutaj. I nie możemy zlokalizować w liście tych dwóch produktów. Jakby zostały podmienione. Więc może po prostu to był jakiś kalendarz z odzysku czy coś tańszy. dlatego był w takiej cenie, ale ja ogólnie jestem zadowolona z tych produktów. No ten tylko mi się nie podoba, bo to jest jakby, mi się wydaje, że to jest ten Studio Finish Concealer, że to jest korektor w kolorze sraki, więc nie podoba mi się ten korektor, czy cokolwiek to jest, a reszta jestem zadowolona jak za taką cenę, to fajnie sobie przetestować, na pewno coś sprzedam, na pewno coś oddam, ale jestem zadowolona i kalendarz mi się w całości podoba i dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film i oczywiście o moich mediach społecznościowych takich jak TikTok i Instagram. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!